Cześć sprinterzy.com. Witamy na naszej stronie youngolive.com, która służy między innymi do analizy naszych biegów. I serdecznie tutaj polecamy. Możemy przygotować dla Was taką analizę. Wszystkie szczegóły znajdziecie na tej stronie, która wyświetla się na ekranie komputera. Przechodzimy teraz do rzeczy. Będziemy krótko analizować jeden z biegów na dystansie. Dotychczas skupialiśmy się na akceleracji, natomiast tutaj skupimy się dokładnie na tym biegu. Tutaj widzimy zawodnik, Patryk, porusza się biegiem takim rytmicznym. Zazwyczaj, jeżeli chodzi o rytm, wypracowujemy technikę tego rytmu na niskich płotkach, niskich o wysokości 15 cm, maksymalnie 20 cm, jeżeli chcemy wymusić większe odbicie płotka, które są za nim. Oczywiście są też inne techniki wypracowania tego stylu biegu, jak na przykład łydkowanie, kostkowanie czy też kolankowanie. Przejdźmy teraz do programu na naszej stronie, żeby ocenić dokładne poruszanie się biegu Patryka. Co tutaj widzimy? Skupmy się przede wszystkim na poruszaniu środka ciężkości. Ważne jest, żeby przy każdym uderzeniu uzyskać zwrot energii, a więc środek ciężkości wędruje w dół. Widzimy to po linii i musimy uzyskać taki efekt odbicia, żeby ten środek ciężkości wędrował do góry. A więc widzimy tutaj taką sinusoidę. Zawodnik porusza się rytmicznie i właśnie na tym polega rytm, żeby też nie za bardzo odbiegać od tej linii, ponieważ gdy w czasie podparcia, tutaj widzimy zawodnik jest na śródstopiu, nie całkowicie podparty napięcie, to by skutkowało gorszym, jeszcze większym obniżeniem środka ciężkości i to z kolei rzutowałoby na większy czas spędzony w czasie podparcia. A więc tutaj skupmy się przede wszystkim na odbiciu. Popatrzmy, jaka tu jest odległość między jednym krokiem a drugim. Krok jest długi, a zarazem tuż przed pierwszym kontaktem stopy z podłożem, a w zasadzie palców z podłożem, bo tak się to powinno odbywać przy analizie, kolano drugiej nogi już wyprzedza kolano pierwszej nogi i pracując nad rytmami, czy to na niskich płotkach, popularnych wicketsach, czy też poprzez kostkowanie, kolankowanie, ten element jest kluczowy. Tutaj w naszym artykule pod tytułem "To jak uderzamy stopą o ziemię ma niebagatelny wpływ na szybkość" opisujemy te elementy. Tu jest takie fajne porównanie młotka do gwoździa, jak to wszystko wygląda, ale właśnie wróćmy do tego, na czym polega to porównanie wbicia, posługiwania się młotkiem i gwoździem na przykładzie tej analizy biegu. Kluczowe jest, żeby wszystkie członki ciała w czasie pierwszego kontaktu stopy z podłożem znalazły się jak najbliżej siebie. Dotyczy to zarówno stopy, która jest w górze, jak i tej, która jest na ziemi. Wszystko ma być skumulowane jak najbliżej środka ciężkości. Jeżeli zawodnik ląduje zostawiając nogę z tyłu i te wszystkie członki są w dużych, rozproszonych odległościach od siebie, będziemy dłużej spędzać czas na ziemi, a przez to wygenerujemy mniejsze odbicie. Nie odbijemy się tak kluczowo do góry. Ważna jest praca ramion. Tutaj właśnie ten rytm jest na określonej intensywności, około maksymalnie 75%. I ta dłoń nie idzie do góry, natomiast kluczowe w czasie sprintu, w czasie prędkości maksymalnej, powiedzmy między 45 a 60 metrem, dłoń powinna poruszać się co najmniej do wysokości ust. Tutaj widzimy, że dłoń porusza się najwyżej do pozycji barku. A więc im większa prędkość, tym bardziej powinniśmy się starać egzekwować, żeby ręka najpierw wyniosła nas do góry, a potem, jak widzimy, wbiła
bo ręka wędruje w dół i wbija. Proszę zobaczyć, ręka jest na wysokości barku, a teraz wędruje w dół i wbija przeciwstawną nogę w ziemię. O właśnie, dlatego tak to jest kluczowe właśnie, żeby się poruszać. No i druga sprawa, musi poruszać się poniżej oznaczonego tutaj na czerwono środka ciężkości dłoń, a jeszcze bardziej szczegółowo to opisując, to powinna się poruszać poniżej pozycji biodra, poniżej paska, tak jak nosimy. Więc to są takie elementy. To jak pracować ramionami w czasie sprintu wyjaśnia filmik na naszym profilu na YouTubie. Tutaj omawiamy właśnie to, jak się poruszać, jakie techniki stosować. Tutaj widzimy właśnie wysoko dłonie się odbijają. I to samo dotyczy akceleracji, też to tutaj jest opisane, także zachęcamy do oglądania. No i tutaj rytm, chcieliśmy to pokrótce odpisać. Cała technika, jeżeli chodzi o intensywność 75%, to wykonanie należy ocenić bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tutaj widzimy, że wszystkie członki ciała są zgrupowane w czasie pierwszego kontaktu palców z podłożem. Dłoń określa intensywność, więc ona się tu porusza do wysokości barku. Jeżeli byłoby to 85-90%, to ta dłoń już szłaby wyżej. Natomiast no generalnie bieg jest bardzo dobry i to należy zapamiętać. Tutaj na tym artykule znajdziemy więcej i zachęcamy też do jego lektury, a jeszcze bardziej zachęcamy do posługiwania się naszym programem YangoLive.com. Zapraszamy, do usłyszenia, cześć!